Cześć, witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będę mówić na temat odporności i sprawnie działającym systemie immunologicznym. Film ten sponsorowany jest przez firmę, która produkuje suplement diety Zinkas Odporność, który oprócz cynku zawiera również jonofory cynku, czyli to są takie transportery do komórek od razu cynku, więc dosyć innowacyjny produkt. Czy jesteście gotowi na superodporność? A więc zaczynajmy. Tak jak łatwo możecie się domyślić po nazwie mojego kanału, że pierwszym i najważniejszym elementem odporności będzie zdrowe odżywianie. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, bo nie wyobrażamy sobie zbudowania silnego organizmu, silnego ciała z silną linią obrony, tak samo jak nie da się zbudować żadnego wspaniałego zamku czy warownej wieży, jeśli nie będziemy mieli do tego odpowiednich materiałów. A więc całe śmieciowe jedzenie, wszystkie energetyki, drinki, niezdrowe napoje odpadają. Staramy się dołożyć do tej naszej diety, poprawić, dodać coś zdrowego, dużo warzyw i owoców. Pamiętamy o zdrowych białkach, o zdrowych tłuszczach. To wszystko jest ważne. Pamiętajmy, że wszelkie niedobory zaraz prowadzą do różnych schorzeń. Praktycznie każde schorzenie wiąże się z jakimś niedoborem, czy minerałów, czy witamin. Więc musimy się starać o to, żeby nasz organizm miał dostarczone wszystko to, co potrzebuje. Każdy jest inny, więc niestety nie ma jednej doskonałej recepty na dietę. Trzeba dopasować ją do aktualnych potrzeb. I do tego Was chcę zachęcić. Drugą bardzo ważną rzeczą dla odporności jest właśnie cynk. Tak samo jak dla układu kostnego jest najważniejszy wapń, dla układu nerwowego jest najważniejszy magnez, tak samo można powiedzieć, że dla układu odpornościowego jest najważniejszy cynk. Wiadomo, że wszystkie witaminy i minerały są ważne, jednak to niedobór cynku może prowadzić do znacznego obniżenia odporności i wydłużenia się czasu trwania danej infekcji. Cynk jest niezbędny do tego, aby dojrzewały limfocyty, które działają w tak zwanej drugiej linii obrony naszego organizmu, tej precyzyjnej, swoistej. W przypadku niedoboru cynku stan zapalny i wyniszczanie naszego organizmu się przedłuża, a nie następuje ta odpowiedź swoista w przypadku na przykład wirusów. Chcę zwrócić na to uwagę, żebyście pamiętali o tym, żeby dostarczać w swojej diecie dużo cynku. Najlepiej w postaci naturalnych składników. Im więcej czytam o cynku, to widzę, że to jest tak ciekawy minerał, bardzo ważny, odpowiada również za wiele bardzo ciekawych mechanizmów odpornościowych. Między innymi w naszym organizmie są takie ciała odpornościowe, które potrafią zabierać cynk bakteriom i uniemożliwiać ich dalszy rozwój, ich dalsze życie. Z drugiej strony te same komórki potrafią też wstrzyknąć do danej komórki bakteryjnej na przykład taką ilość cynku, że jest dla nich toksyczna. Więc no to musicie przyznać, że to są bardzo ciekawe linie obrony. Dodatkowo cynk wewnątrz komórek hamuje namnażanie się wirusów przez zablokowanie ich białek replikacyjnych, co jest bardzo znaczące, bo dzięki temu po prostu krócej chorujemy. Tak, mniej wirusów się może namnożyć w naszym organizmie, to znaczy, że szybciej możemy z nimi się uporać. Między innymi Donald Trump, gdy stwierdzono, że jest chory na koronawirusa, właśnie podawano mu też cynk. To dowodzi, że cynk jest bardzo ważny dla naszej odporności. Jest bardzo wiele badań, które wskazują na to, że osoby, które mają właściwy poziom cynku, szybciej przechodzą różne infekcje. Ok, kolejną rzeczą jest aktywność fizyczna. Tak jak się domyślacie, aktywność fizyczna jest to rodzaj takiej pompki. Nasze mięśnie, jak się ruszają, przepompowują krew. Szybciej nasza krew krąży w naszym ciele, a co za tym idzie, potrafi lepiej go odżywić. Dodatkowo mięśnie nie działają tylko na nasze żyły, ale również na układ limfatyczny, który, tak jak wiecie, jest powiązany z układem odpornościowym. Dlatego osoby aktywne fizycznie zazwyczaj szybciej przechodzą dane choroby, albo w ogóle je omijają, to znaczy, że chorują bezobjawowo. Czasami po prostu tak szybko im to mija, że nawet tego nie zauważymy. Ale niezależnie od tego, od naszego wieku, możemy sobie zorganizować jakąś aktywność fizyczną. Bardzo lubię też ćwiczyć z YouTube'em. Odpalam sobie treningi na telewizorze i łatwo mogę sobie po prostu poćwiczyć.
Lubię też na przykład sobie potańczyć, włączyć jazz dance i po prostu się poruszać w rytm muzyki. To jest bardzo fajna forma aktywności. Dobierzcie taką, jaką lubicie najbardziej. To jest bardzo, bardzo ważne. Poprawia nam się humor dzięki temu, odporność, endorfiny się wydzielają. Wszystko jest naprawdę lepiej, kiedy dopasujemy dobry trening do naszych możliwości. Czwartym krokiem w stronę dobrej odporności jest oczywiście regeneracja, czyli sen. Powinniśmy spać około 8 godzin. Wiadomo, że jak jesteśmy wyczerpani, to powinniśmy pospać więcej. Ale też nie chodzi o to, żeby wylegiwać się pół dnia. Nasz organizm do tego, żeby zachować właśnie tą tytułową odporność, ale też młodość, dobry humor, pozytywny stan myślenia, musimy się wysypiać. Jeśli ten sen jest zaburzony z jakiegoś powodu, to trzeba rozwiązać ten problem i trzeba zadbać o nasz zdrowy sen. I to o sen we właściwej porze, bo pewne hormony, pewne procesy zachodzą właśnie o danych porach dnia i nie da się tego ominąć. Więc warto zadbać o to, aby o w miarę przyzwoitej porze kłaść się spać, by się wyspać i dać czas naszemu organizmowi na regenerację. Piątym bardzo ważnym elementem odporności jest oczywiście higiena i dystans społeczny. O tym nam bardzo często mówią i trzeba wiedzieć, że z jednej strony chcemy, żeby nasz organizm, nasz układ odpornościowy się trenował, ale z drugiej strony nie ma też sensu narażać się niepotrzebnie. Uważam też, że nie ma sensu popadać w skrajność, a więc podchodzimy zdroworozsądkowo, ale pamiętamy o podstawowych zasadach. Szóstym elementem odporności jest oczywiście zachowanie pozytywnego myślenia, czyli dobrego myślenia i dbanie o relacje. Uważam, że to jest taka sfera naszego umysłu, która jednak jest powiązana. Mimo tego, że nie możemy się czasami z kimś zobaczyć osobiście, to powinno się dbać o te relacje, dzwonić, dopytywać się, szczególnie o rodzinę czy przyjaciół, o wszystkie osoby bliskie, żeby pokazać, że mimo że się nie widzimy, to jednak zadbać o te relacje. Kolejną rzeczą bardzo ważną dla naszej odporności jest to, żebyśmy mieli też jakieś fajne zajęcie. Każdy ma jakiegoś innego konika, swoją pasję. Jedni lubią zadbać o swój domowy ogródek, o rośliny w swoim własnym domu, inni lubią gry planszowe. Jeszcze inni odkryli pasję w wyszywaniu bądź szyciu. Słuchajcie, można sobie znaleźć takie miejsca, fora, w których jest mnóstwo pomysłów na nowe hobby. Bardzo Was zachęcam do tego właśnie, żeby się zająć w taki pozytywny sposób czymś, co możecie robić, co daje satysfakcję, a z drugiej strony nie jest to elektronika. Ponieważ teraz, zwłaszcza to jeśli chodzi o ludzi młodych, jest udręka dla ich kręgosłupa, ale też dla samopoczucia. Więc odstawiamy trochę elektroniki, wiem, że ona na co dzień nam bardzo pomaga i sama ją uwielbiam i nie wyobrażam sobie życia bez telefonu czy komputera, ale starajmy się znaleźć też jakąś taką rozrywkę, która jest związana z pracą manualną, jakąś pracą twórczą, która daje satysfakcję, bądź też pozwala nam spotkać się w jakimś wąskim oczywiście gronie, żeby się czymś zająć. Napiszcie w komentarzach, jakie są obecnie Wasze pasje teraz, czym lubicie się zajmować i co daje Wam dużą ilość satysfakcji, może zainspirujecie innych. Napiszcie też, co uważacie, że dla Was jest ważne w utrzymywaniu dobrej odporności. Na koniec chciałam Wam jeszcze powiedzieć o suplemencie diety Zinkas Odporność. Tak jak wiecie, jest to taka opcja bardziej dla zabieganych. Zinkas Odporność jest wyjątkowy, dlatego że oprócz cynku zawiera jonofory cynku, czyli to są takie substancje, które po prostu bezpośrednio do komórki pomagają nam wprowadzić ten cynk, a tam właśnie on działa najwięcej. Bardzo Wam polecam Zinkas Odporność Farmapolu. Bardzo mi się podoba to, że te jonofory są pochodzenia naturalnego, co wzmacnia też działanie cynku. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie dać kciuki w górę, komentujcie, piszcie, co sądzicie o odporności, co moglibyśmy jeszcze poprawić. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!